Witajcie, mam na imię Mariola i jest mi bardzo miło, że odwiedziliście mój kanał Przekartkowany. Dzisiaj zabieram Was w świat Dzikiego Królestwa. Jeśli oglądaliście mój ostatni film, to wiecie, że totalnie straciłam głowę dla książki, której autorem jest Simon David Eden. W nocy o autorze, która znajduje się na końcu książki, dowiedziałam się, że po pierwsze, jest to debiut. Po drugie, że sam autor jest niezwykle utalentowanym człowiekiem. Jego prace wiszą w muzeach, pisze również scenariusze. Wielokrotnie otrzymywał prestiżowe nagrody. A wiecie, co często się dzieje, gdy tak wszechstronnie uzdolniona osoba postanawia napisać książkę? No cóż, powstaje coś magicznego, niezwykłego i tak jest właśnie w przypadku Dzikiego Królestwa. Powieść podzielona jest na 54 rozdziały i jest zakwalifikowana jako literatura młodzieżowa, ale ja tutaj z całą odpowiedzialnością mogę ją polecić także starszym widzom, ponieważ ja osobiście jestem zachwycona historią głównych bohaterów i tych pobocznych i całym wykreowanym światem i tą, wiecie, wizją, jaką nam autor tutaj przedstawia. Także nieważne, ile masz lat, 15, 20, 40, polecam. Ja osobiście nie mogę się doczekać kontynuacji i będę mi po prostu wypatrywała w zapowiedziach książkowych. I długo się zastanawiałam, od czego Wam zacząć opowiadać tę historię i postanowiłam, że zacznę od głównej bohaterki Dru. Wyobraźcie sobie 12-letnią dziewczynkę, która w dość młodym wieku straciła ukochaną mamę. Ma ojca, który oddałby za nią życie. Miała to szczęście, że dorastała w takiej osadzie, wiecie, złożonej z rozsianych po polach, farmach, gdzie sąsiedzi wszyscy się znają. Otoczona przyrodą. Mogę się nawet pokusić o taki wniosek, że pomimo tej tragedii, jaka spotkała ją w młodym wieku, to miała w miarę szczęśliwe dzieciństwo, ale kiedy ją poznajemy, od razu na pierwszych stronach książki, jej życie wywraca się o 180 stopni. Po niej ukochany ojciec każe się schować w takim schowku, który w ogóle nie jest widoczny z zewnątrz i bardzo ją prosi, aby cokolwiek się działo, nie wychodziła z ukrycia i czekała, aż on po nią się pojawi. Wyobraźcie sobie, że czeka tam i słyszy jakieś chrubotanie, jakieś dziwne dźwięki. Coś próbuje się do jej kryjówki dostać. Czeka bardzo długo, cierpliwie, ojciec się nie pojawia. W końcu, wiecie, bojąc się, martwiąc się o tego ojca, postanawia, że złamie dane słowo ojcu i wyjdzie z ukrycia. Słuchajcie, to co zastaje, i tutaj od razu Wam powiem, że autor w tej książce, jeżeli chodzi o opis danych sytuacji, nie przebiera w środkach. To wszystko jest opisane mega brutalnie, realistycznie, do tego stopnia, że ja po prostu zaczęłam się rozglądać po domu, czy nie ma wokół mnie intruzów. I kiedy wychodzi z tego schowka, widzi zwierzęta, szczury, gryzonie i mają w oczach taki mord, że ona już wie, ona w jednej sekundzie rozpoznała to spojrzenie i czuje, że one chcą ją zabić. Oczywiście próbuje ucieczki, będzie ją to bardzo wiele kosztowało. Nie chcę Wam tutaj opisywać całej sytuacji. Doczytacie, jak sięgniecie po Dzikie Królestwo. I dlaczego zwierzęta postanowiły ją zabić? Otóż w obliczu tak zwanej szóstej fali, która w większości gatunków niestety groziła wymarciu, i niestety szósta fala była spowodowana przez nas ludzi. Zwierzęta postanowiły całkowicie zgładzić rodzaj ludzki po to, aby planeta mogła przetrwać i aby uratować siebie. I powiem Wam, że ja od lat żyję ze świadomością, że bardzo niszczymy planetę. Według szacunkowych danych, które doczytałam w internecie, co roku wymiera od 5000 do 500 tysięcy gatunków. To jest coś niewyobrażalnego. Więc wcale bym się nie zdziwiła, gdyby ta opisana w tej książce historia oraz wielu innych, które sięgają po tą tematykę, kiedyś mogła się spełnić. Więc mały apel, starajcie się żyć tak, aby jak najmniej naszej planecie szkodzić. Segregujmy śmieci, mądrze gospodarujmy wodą. Nie będę Wam tutaj robiła teraz wykładu z ekologii. Myślę, że wszędzie jest tyle informacji o tym, jak w prosty sposób możemy pomóc naszej planecie, że każdy może to doczytać, do czego Was oczywiście zachęcam. Dodam tylko na koniec do tego mojego osobistego wywodu, że dzięki temu, że ta pozycja porusza taką tematykę, to nie jest zwykła powieść, to jest książka, która otwiera nam oczy na krzywdę zwierząt. Całą historię poznajemy z perspektywy Dru, wcześniej wspomnianej głównej bohaterki, i pewnego niezwykłego kota o trzech łapach. I muszę Wam wyznać, że nie tylko sam opis książki, ale właśnie okładka z kotem
po prostu tak mnie urzekła, tutaj nie widzicie, ale Dzikie Królestwo jest wytłoczone, że po prostu musiałam przeczytać tę książkę. Ale wracając do Kociska Zobaczyska, jest on kocim konsulem. Tak, nie przesłyszeliście się, autor tak genialnie wykreował cały świat, mamy konsuli, mamy gubernatorów, mamy zgromadzenie ziemskie i cały skomplikowany ustrój polityczny. Zwierzęta dzielą się na dzikusy i chowańce. Chowańce to są te zwierzęta, które w jakiś sposób współżyją z człowiekiem, są od niego zależne. I kiedy wybucha wojna, to ci drudzy muszą zająć stanowisko. Czy przyłączą się do dzikusów, czy też staną w obronie no wielokrotnie kochanych przez nich właścicieli. Dzikie Królestwo to także książka, która opowiada o wielkiej przyjaźni, poświęceniu. Nie muszę wam mówić, że na tych ponad 400 stronach dzieją się dantejskie sceny naszpikowane trudnymi wyborami. Nie wiem, czy wy sobie w ogóle potraficie wyobrazić, że budzicie się pewnego dnia i musicie walczyć o życie ze zwierzętami, czasami tymi, które bardzo kochacie, że nagle nie ma waszych sąsiadów, rodziców, nie ma prawie ludzi na planecie. Dla mnie to jest naprawdę mega przerażająca wizja, szczególnie, że w książce musi się z nią zmierzyć zaledwie 12-letnia dziewczynka. I kiedy poznajemy Dru, to tak naprawdę jej jedynym celem jest odnalezienie ojca, odnalezienie ukochanego kociska Zobaczyska. Ale z biegiem historii dowiadujemy się, że los przeznaczył jej o wiele ważniejsze zadanie. Oto dowiaduje się ona w pewnym momencie, że ziemia zamieszkała jest przez pewne pradawne plemię kotynów i że odegrają oni ogromną rolę w wojnie pomiędzy zwierzętami a ludźmi. I powiem wam tutaj, że ja osobiście pokochałam Dru, bo ona jest taka prawdziwa, jest trochę uparta, mimo że kocha ojca, czasami się go nie posłucha, z tego wynikają pewne kłopoty, ale potrafi przeprosić, potrafi wyciągnąć wnioski, jest mega odważna jak na swój wiek. I naprawdę to, z jakim zapałem ona próbuje odnaleźć tego kota swojego i ojca, no uwielbiam Dru, po prostu nie mogę się doczekać, tak jak wspomniałam na początku, kontynuacji tej historii. I to, czego doświadczy Dru, jak bardzo ją to zmieni, no nie mogę powiedzieć, czy na plus, na minus. To, jakie przygody przeżyjecie, kiedy staniecie u jej boku, sięgając po Dzikie Królestwo, tego się nie da ubrać w słowa, to trzeba przeżyć, także zapraszam was, sięgnijcie po tę książkę. Ja wam obiecuję naprawdę skrajne emocje, od śmiechu poprzez, nie wiem, smutek, a nawet strach, bo jednak nie zapominajmy, że książka porusza bardzo trudną tematykę, a mianowicie całkowitą zagładę ludzkości. I jeżeli chodzi jeszcze o bohaterów drugoplanowych, to jest ich naprawdę bardzo wielu i są oni tak fantastycznie wykreowani. Naprawdę, ja sobie potrafiłam wszystko zwizualizować, a to jest ogromny plus. Na pewno też to kochacie w książkach. Pełno takich mega charakterystycznych postaci. Osobiście dziękuję wydawnictwu Znak Emoticon za Dzikie Królestwo, za to, że mogłam przeżyć tyle fantastycznych emocji. Jak zapewne zauważyliście na miniaturce i w tytule filmu, mam dla was dwa egzemplarze Dzikiego Królestwa. I troszkę się zastanawiałam, jakie wam zadać pytanie, ale myślę, że to będzie odpowiednie. Czy uważacie, że rzeczywiście może kiedyś nastąpić taki dzień, że zwierzęta wypowiedzą nam otwartą wojnę? Jestem ciekawa waszego zdania, macie 14 dni na udzielenie odpowiedzi, po tym terminie jak zawsze wybiorę zwycięzcę. Szczegóły wszystkie macie w opisie. Mi nie pozostaje nic innego jak podziękować, że byliście ze mną i zaprosić was na kolejny film i życzyć wam cudownego popołudnia. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa! Wicuś, przeczytałam właśnie książkę Dzikie Królestwo i trochę jestem zaniepokojona. Czy możesz na mnie spojrzeć i powiedzieć mi, czy byłbyś lojalnym chowańcem, czy też dołączyłbyś do dzikusów? Odwracasz się? I cóż, zaczynam się bać.